Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Grahama Mastertona zatytułowanej Martwi za życia. Przełożyła Anna Dobrzańska. Czyta Roch Siemianowski, dla Catherine Walmsley z wyrazami miłości. Irlandzkie porzekadło. Pies zawsze zaatakuje obcego psa. Rozdział pierwszy. Gdy zataczając się w kusej czarnej sukience i czarnych botkach na szpilkach, z oczami obwiedzionymi szkarłatnym cieniem i włosami ufarbowanymi na jaskrawą zieleń, wyszła z klubu Eklips, od razu wiedzieli, że to właśnie jej szukali. Dochodziła druga dwadzieścia pięć. Dziewczyna była kompletnie pijana i wyglądało na to, że jest sama. Przez chwilę grzebała w pomarańczowej i jutowej torebce z aplikacją w kształcie wyszczerzonej złowieszczodyni. W końcu znalazła komórkę. Stali oparci o wypucowanego czarnego opla po drugiej stronie Oliver Plunkett Street i palili. Nie od razu przeszli przez ulicę. Patrzyli, jak dziewczyna marszcząc czoło wpatruje się w telefon i dźgając ekran błyszczącymi zielonymi paznokciami klnie pod nosem. Bo nie mogła uruchomić jakiejś aplikacji. Przez cały czas chwiała się na nogach, próbując utrzymać równowagę, i raz za razem poprawiała torebkę, która ześlizgiwała się z jej ramienia. Milo zerknął na gareta i uniósł brew. Obaj mieli na sobie obcisłe czarne płaszcze, białe koszule i krawaty. Milo z równo przyciętymi siwymi włosami i policzkami oszpeconymi dziurami po trądziku był niski i krępy. Wyższy od niego Garet miał falistą czarną grzywkę, która przywodziła na myśl złamane krucze skrzydło, zapadnięte policzki i cienki wąsik, który mieszkańcy Kork nazywają żartobliwie brewką. Co ty na to, Gar? spytał Milo. Garet stryknięciem posłał niedopałek na drugą stronę ulicy. Wstrzymajmy się chwilę, dobra odparł. Może się okazać, że poprztykała się z facetem i gość wyjdzie, żeby błagać ją o przebaczenie. Z klubu wysypało się kolejnych sześć, siedem młodych osób. Wszyscy śmiali się, przeklinali i popychali się nawzajem. Jeden z chłopaków miał twarz pomalowaną na biało, jak wampir, z namalowanymi szminką kroplami krwi, które spływały mu po brodzie. Drugi był w masce mordercy z filmu Krzyk, odsuniętej na czoło. Towarzyszyły im dwie rudowłose siostry, przebrane za wiedźmy, w zwiewnych, zielonych sukienkach. I szczupła, ciemnowłosa dziewczyna w postrzępionej, białej pelerynie banshee. Dokąd teraz, stary? Zawołał jeden z chłopaków. Impreza dopiero się rozkręca. Napiłbym się. Nie wiem, odparł jeden z jego kumpli. Mówię ci, po cholerę jadłem to kary. Zaraz puszczę pawia. Tylko mnie nie obrzygaj, to nowe dżinsy. Milo i Gareth czekali. Ale z baru nie wyszedł nikt, kto interesowałby się losem dziewczyny w czarnej sukience. Po minucie wodzenia palcem po ekranie telefonu w końcu udało jej się wysłać wiadomość. Wrzuciła telefon z powrotem do torebki i stanęła przed wejściem do sąsiadującego z klubem sklepu meblowego J. Cases, gdzie uczepiona czarnej metalowej kraty najwyraźniej na kogoś czekała. Milo, zerknął w lewo, jak gdyby chciał się upewnić, że nie nadjeżdża żaden samochód, i z rękami w kieszeniach przebiegł przez ulicę. Wszystko w porządku, skarbie? zagadnął dziewczynę. Lepiej być nie może. Odparła nawet na niego nie patrząc. To super. Zastanawiałem się, czy nie potrzebujesz podwózki. Dzięki. Właśnie zamówiłam taksówkę na Halo. Milo uniósł brew. Jak chcesz, skarbie. Chciałem się tylko upewnić, że nic ci nie jest. Wygląda na to, że nieźle zabalowałaś. Nie bardzo. Dziewczyna przywarła do krat i choć wciąż unikała jego wzroku, Milo widział, że makijaż ma rozmazany, jakby płakała. Daleko mieszkasz? Nie odpuszczał. Wnoka. Ale to nic, taksówką jedzie się tam kilka minut. Jasne, spoko. Ale sam zaraz wracam do domu. Do Góra. Więc mógłbym cię podrzucić. Nie wezmę kasy i możemy jechać choćby już, żebyś nie musiała czekać. Kiedy w końcu na niego spojrzała, w oczach miała łzy. Nawet pod rozmazanym makijażem widać było, że jest ładna. Miała szeroko rozstawione brązowe oczy, lekko zadarty nos i pełne usta. Z rękami w kieszeniach wzruszył ramionami i uśmiechnął się do niej, jakby nie obchodziło go, czy przyjmie jego propozycję, bo najzwyczajniej w świecie chciał być miły. Dziewczyna zatoczyła się lekko i obiema rękami uchwyciła kratownicy. Sama nie wiem, bąknęła i Milo miał wrażenie, że zaraz odmówi. W tej samej chwili z klubu wyszło dwoje młodych ludzi. Wysoki, barczysty chłopak w filcowym kapeluszu i pasiastym czerwono-zielonym swetrze Frediego z koszmaru ulicy Wiązów. Trzymająca go pod rękę blondynka skręconymi włosami miała na sobie czerwony, spandeksowy kostium z przyczepionymi do pleców ogromnymi, czerwonymi, pierzastymi skrzydłami i sterczącymi z głowy dwoma czerwonymi rogami. Anioł z piekła rodem. Na widok dziewczyny w czarnej sukience, stojącej w drzwiach do J. Casey's, chłopak w kostiumie Frediego odwrócił się plecami, przyciągnął do siebie Anielicę w czerwieni i ostentacyjnie ją pocałował. Ta w czerni wydała z siebie gardłowe miałknięcie, jak porzucony kociak. Chłopak kolejny raz pocałował swoją towarzyszkę, ukradkiem zerkając w stronę sklepu, jak gdyby chciał mieć pewność, że stojąca przed nim dziewczyna wszystko widzi. Właśnie w tym momencie odwróciła się w stronę Milo i powiedziała – dobra, jak chcesz, możesz odwieźć mnie do domu. i Heights. Wiesz, gdzie to jest? Jasne, chodźmy, daj mi rękę. Nie chcesz chyba przewrócić się na środku ulicy i zrobić z siebie widowisko? Zaprowadził ją do opla i otworzył tylne drzwi. Kiedy wgramoliła się na tylne siedzenie, okrążył samochód i wsiadł od drugiej strony. Gareth siedział już za kółkiem. W lusterku wstecznym widać było tylko jego ciemne oczy, jak gdyby dryfowały w powietrzu. – Jestem Milo, a to mój kumpel Gar. – dokonał pospiesznej prezentacji Milo. – A ty, słonko, jak masz na imię? Dziewczyna szlochała bezgłośnie. Lewą ręką zakrywała połowę twarzy. Jak klapką na oczy dla konia, żeby nie oglądać Frediego, który nadal całował się za nielicą. – Siwon – rzuciła żałośnie. Co cię tak smucisz, Iwon? Chodzi o tego kolesia w pasiastym wdzianku? Tego, co to obściskuje tę skrzydlatą niunię? To mój chłopak odparła. To znaczy mój były chłopak. A ta szmata to moja najlepsza kumpelka. Kloda. Gareth zerknął przez ramię. Chcesz, żebym podszedł do niego i spuścił mu łomot? spytał schrypniętym głosem. Dziewczyna pokręciła głową. Nie, to tylko pogorszy sprawę. Proszę, po prostu zawieźcie mnie do domu. Kilajny Heights niebieski dom na samym końcu, obok boiska. Nie ma sprawy. Garet uruchomił silnik i zjechał z krawężnika. Na końcu Oliver Plunkett Street zanim skręcił w lewo w Grand Parade, zerknął w lusterko i zobaczył, że taksówka, którą Siwon zamówiła na Halo, zatrzymuje się przed wejściem do klubu. Uśmiechnął się pod nosem, ale się nie odezwał. Ten koleś to jakiś palant. Zauważył Milo. Spójrz tylko na siebie. Wyglądasz dużo lepiej niż ta twoja tak zwana przyjaciółka. Facet na ciebie nie zasługuje, skoro nie możesz mu ufać. Uwierz mi. Szywon nie odpowiedziała. Grzebała w torebce w poszukiwaniu zmiętej chusteczki, żeby wytrzeć oczy i wysmarkać nos. Przejechali Patricks Bridge nad rzeką Lee. Pod jedną z ulicznych latarni grupka dzieciaków paliła papierosy, hałasowała... I przekazywała sobie z rąk do rąk butelkę cydru. Na drugim brzegu rzeki, zamiast skręcić w lewo i jechać wzdłuż wałów w kierunku Nocaini, Gareth pojechał prosto w górę stromej Bridge Street, a następnie odbił w prawo, McCartan Street, tak że zamiast na zachód kierowali się na wschód. – Dokąd jedziemy? – spytała Siwon. – Noka jest w tamtą stronę. – To skrót – wyjaśnił Gareth. Odpowiedź uspokoiła ją na chwilę, ale kiedy skręcili w Summerhill w stronę St. Luke's Cross, dziewczyna pochyliła się do przodu i rzuciła bełkotliwie – jedziemy w złą stronę. – Mówiłem ci, że to skrót – powtórzył Garet. Nie martw się, skarbie, Gar wie, co robi – uspokoił ją Milo. – Dzięki temu nie będzie musiał objeżdżać w Szpitala Świętej Marii. Szywon opadła z powrotem na siedzenie, ale gdy Garet włączył kierunkowskaz sygnalizując, że zamierza skręcić w Mill Glen My Road, wyprostowała się i krzyknęła. Nie, to nie ta droga, musisz zawrócić, dokąd mnie wieziecie. Milo położył rękę na jej ramieniu. Spokojnie, Szyvon, wyluzuj, nic ci nie będzie. Gar musi odebrać parę rzeczy z Mayfield, zanim odstawicie do domu. Co nie gar? – Ta, zapomniałem je zabrać. Czasem mam wrażenie, że zapomniałbym własnej dupy, gdyby nie to, że mam ją na stałe. Odwieście mnie do domu zażądała dziewczyna, strzepując z ramienia rękę Milo. Mam gdzieś, czego zapomniałeś. Nigdzie z wami nie jadę. Odwieście mnie. Obawiam się, że to niemożliwe, odparł Milo. To jedna z tych podróży, które raz rozpoczęte należy doprowadzić do końca. Trochę jak z życiem, jeśli wiesz, co mam na myśli. O czym ty gadasz? Tylko pomyśl, kiedy już przyjdziesz na świat, możesz stwierdzić, że niespecjalnie ci się tu podoba. Ale przecież nie możesz wrócić do mamusinej cipki, co? Zatrzymaj samochód, wrzasnęła. Zatrzymaj i mnie wypuść. Szarpnęła rozpaczliwie za klamkę, ale Garet włączył blokadę drzwi. Odwróciła się i zaczęła okładać Milo pięściami. Jej bransoletki podzwaniały, kolczyki kołysały się jak szalone. Milo. Parsknął szczekliwym śmiechem, chwycił ją za nadgarski, ścisnął tak mocno, że nie była w stanie poruszyć rękami. Przez kilka sekund patrzyli na siebie. W oczach Szywon czaił się lęk i zdumienie. Podczas gdy oczy Milo były wyprane z emocji, szaro zielone, niemal pozbawione koloru i tak beznamiętne, że równie dobrze mogłyby być ze szkła. Proszę Milo, wypuść mnie, zaczęła błagać. Starała się mówić. Wolno i wyraźnie, chcąc ukryć, jak bardzo jest pijana. Zadzwonię po taksówkę. Mogę nawet iść pieszo, jeśli nie chcecie, żeby ktokolwiek wiedział, gdzie byłam. Iść pieszo? Ledwie trzymasz się na nogach. Poza tym jesteśmy prawie na miejscu. Szywon, mrużąc oczy, wyjrzała przez okno. Widziała jedynie szary, kamienny mur, który ciągnął się wzdłuż Mill Glenmire Road i żywopłoty. Minęli pomalowany na kremowo hotel Montenotti z flagami i reflektorami i zaraz potem wjechali w wąską ulicę biegnącą między murami. Pięćset metrów dalej Garet zwolnił i wjechał na opadający gwałtownie podjazd. Oczom szywon ukazał się duży, szary dom, na którego ścianach lata wilgoci pozostawiły zielono czarne plamy. Budynek pogrążony był w mroku. Jeśli nie liczyć światła na ganku i drugiego w pokoju na piętrze, w oknie bez firanek. Ogród tonął w ciemności. Z trzech stron otaczał ich wysoki na sześć metrów cisowy żywopłot, więc Szywon zobaczyła jedynie dachy i kominy sąsiednich domów. Przed budynkiem stała tabliczka z namalowanym napisem Klinika Świętego Idziego. Garet podjechał z boku domu i zatrzymał samochód. Wypuścicie mnie teraz? Spytała Siwon. Myślałem, że chcesz, żeby podrzucić cię do domu, odparł Milo. Tak, ale już nie chcę. Chcę tylko, żebyście mnie wypuścili. No dobrze. Skoro się upierasz, Gar wpadł tutaj, żeby zabrać kilka rzeczy. Ale jeśli naprawdę nie chcesz, żebyśmy odwieźli Cię do noka, nie chcę, wypuśćcie mnie. Obaj wysiedli z samochodu. Milo otworzył tylne drzwi, żeby ją wypuścić, i czekał cierpliwie, aż dziewczyna weźmie torebkę. I wygramoli się z Opla. Zaczynała już trzeźwieć, bo kiedy w końcu stanęła na nogi, zawołała: Chryste, przysięgam na Boga, nie mam pojęcia, co za chorą grę prowadzicie. Milo wzruszył ramionami i uśmiechnął się przepraszająco. Nie powiedział jej jednak, że jego kumpel stoi tuż za nią z uniesionym nad głową młotkiem. Nie przestawał się uśmiechać, kiedy młotek z głuchym łupnięciem trafił dziewczynę w lewą skroń. Uskoczył w bok, gdy Siwon zatoczyła się do przodu i runęła twarzą na asfaltowy podjazd. Nieźle, stary, rzucił z uznaniem. Chwilę później pochylili się i odwrócili dziewczynę na plecy. Była nieprzytomna, lecz oczy miała na pół otwarte, a jej powieki drżały. Zawartość torebki wysypała się na ziemię. Ale jej przywaliłeś. Nie zdziwiłbym się, gdyby miała uszkodzony mózg, i doktorek mógłby sobie darować te swoje brednie. To kurewsko ciężki młotek, odparł Gareth. Kupiłem go przedwczoraj w Hikis. Poprzedni był za lekki. Musiałem walić je kilka razy, zanim traciły przytomność. Milo chwycił Siwon pod ramiona i ostrożnie zaczął ją wlec po ziemi. Puścił ją, kiedy leżała na podjeździe z kolanami za tylnym kołem od strony kierowcy. Chwilę później zadarł głowę i zobaczył mężczyznę stojącego w oknie na piętrze. W oświetlonym pokoju jego sylwetka była widoczna jak na dłoni. Milo nie pomachał mu, ani nie dał znać, że go zauważył. Wiedział, że tamten i tak nie odpowie. Nie było go tam i nigdy się nie przyzna, że widział, co ci dwaj zrobili dziewczynie. Gareth zapalił papierosa i wrócił na siedzenie kierowcy. Milo odsunął się ale niezbyt daleko na wypadek, gdyby Siwon odzyskała przytomność i postanowiła pokrzyżować im plany. Jego kumpel uruchomił silnik, ale nie zamknął drzwi. Chciał się wychylić i sprawdzić, czy cofa we właściwą stronę. Dobra, stary, wszystko gra. Zapewnił go Milo i machnął ręką, pokazując, by się nie zatrzymywał. Garrett powoli najechał tylnym kołem na nogi Siwon. Kości trzasnęły jak suche gałązki, a chwilę później rozległ się cichy chrzęst, gdy ważący dwie tony samochód zmiażdżył dziewczynie kolana. Rozdział drugi. Kliona usiadła gwałtownie na łóżku. On! zawołała, posłuchaj psów, coś jej niepokoi. On! Co? mruknął rozespany on. O co chodzi? Psy, on! Posłuchaj tylko. Mężczyzna uniósł głowę znad poduszki. Szczekanie było niewyraźne, bo na zewnątrz padał deszcz, okno sypialni było zamknięte, a zasłony zaciągnięte. Mimo to słyszał, że psy ujadają jak szalone. Nie przypominało to monotonnego szczekania, które znaczyło, że domagają się, by ktoś wyprowadził je na spacer, nakarmił albo napoił. To był wściekły jazgot spanikowanych zwierząt, który chwilami brzmiał jak wrzask przerażonych dzieci. On włączył lampkę nocną, odrzucił patchworkową kołdrę i wstał. Podszedł do okna, rozsunął zasłony i, wytężając wzrok, spojrzał w ciemność. W mokrym od deszczu oknie zobaczył światło lamp na końcu dwóch rzędów bud i ich odbicie w mokrym asfalcie. Pomyślał, że może wybuchł pożar, ale nie widział ani nie czuł dymu. Otworzył okno, żeby wyraźniej słyszeć psy. Teraz już... Nie miał wątpliwości, że coś wyprowadziło je z równowagi. Rozpoznał przynajmniej dwa. Buleta, młodego teriera walijskiego, którego piskliwe ujadanie nie dało się pomylić z niczym innym i gardłowe szczekanie trypeta. Labradora. Która godzina? Zapytał klione podchodząc do krzesła, na którym wisiały jego dżinsy i brązowy sweter w warkocze. Czwarta dwadzieścia odparła. Jak myślisz, co im jest? Naraz zajdę i sprawdzę. Na litość boską, tylko uważaj na siebie. Nigdy nie wiadomo, co za typy kręcą się po okolicy. Zaczekaj chwilę, pójdę z tobą. Nie, skarbie zostań. Zawołam, gdybym cię potrzebował. On, przetrzymując się szafy, wsunął stopy w nogawki spodni, następnie włożył sweter. Jego czarne, kręcone włosy sterczały na wszystkie strony. Oczy miał opuchnięte z niewyspania i łupało go w głowie. Wczoraj. Skończył 38 lat, a ponieważ urodził się 31 października, jak zawsze świętował na imprezie Halloweenowej w Halles. Zapalił światło na wąskich, stromych schodach, ale nie w korytarzu. Wątpił, by psy zaniepokoiło coś więcej niż drobny złodziejaszek, a jakiś gówniarz, który przyszedł zwinąć narzędzia albo rowery. O tej porze nawet bardziej prawdopodobne, że to lis grzebał w śmietniku. Jeśli w pobliżu domu kręcił się jednak ktoś podejrzany, on chciał go zaskoczyć. Wolał nie stawać w drzwiach, oświetlony i widoczny jak na dłoni. Hotel dla psów Skolan znajdował się na uboczu. Był oddalony przeszło kilometr od najbliższego domu i ponad cztery kilometry od najbliższej wioski Balin Spytl. Nic więc dziwnego, że on dbał o bezpieczeństwo. Zanim otworzył drzwi wejściowe, wyjrzał przez półokrągłe okienko. Nadal jednak nie widział niczego, poza mrokiem, deszczem i światłem dwóch lamp. Wsunął bose stopy w kalosze, sięgnął po jesionowy kij do hokeja na trawie, który trzymał w stojaku na parasole i wyszedł na dwór. Wiał zimny, porywisty wiatr i choć rynny nadal pluły wodą, deszcz powoli ustawał. Psy nie przestawały ujadać, i idąc w stronę kojców, on pomyślał, że ujadają teraz jeszcze bardziej zaciekle. Markus, rodowodowy labrador, zawył piorniach pies baskerwilów. Kiedy on dotarł do stojących naprzeciw siebie dwóch rzędów kojców, zrozumiał, co tak bardzo rozjuszyło psy. Co najmniej siedem boksów na końcu lewego rzędu stało otworem. Widząc to, puścił się biegiem jeszcze mocniej zaciskając palce na drewnianym kiju drzwi do klatek były zaopatrzone w alarmy które osobiście włączał każdego wieczoru ktoś jednak najwyraźniej znalazł sposób żeby doprowadzić do zwarcia zobaczył intruzów przy pierwszych otwartych drzwiach na prowadzącym do drogi podjeździe stały srebrny range rover i biała furgonetka zaparkowane tak by nie było ich widać z okien domu Dwóch mężczyzn siłą ciągnęło w stronę furgonetki Cezara, owczarka niemieckiego, podczas gdy trzech innych wracało w stronę kojców. On zatrzymał się, oburącz ściskając kij. Ej, wrzasnął, co wy do cholery wyrabiacie? Żaden z trzech mężczyzn się nie odezwał. Szli dalej, jak gdyby nigdy nic, i zatrzymali się pięć metrów od niego. Dwa z nich mieli na sobie czarne wiatrówki i szaliki, które nosili jak dżihadyści, naciągnięte na dolną część twarzy. Więc on widział tylko ich oczy. Trzeci był ubrany w długi, szary płaszcz przeciwdeszczowy, związany w talii paskiem. Miał zaczesane do tyłu siwe włosy i urodę podstarzałego aktora. Gdy mówił, żar papierosa, którego trzymał w ustach, kołysał się w górę i w dół, jak gdyby dla podkreślenia każdego słowa. Jego łagodny głos, z lekkim akcentem ze slajgu, był ledwie słyszalny pośród wściekłego ujadania psów. Przepraszamy za najście, proszę pana. Jak widać, chcemy tylko odciążyć pana od nadmiaru obowiązków. I dlatego kradniecie moje psy? Zmarszczki na czole mężczyzny w płaszczu utworzyły fał. Ależ skąd? To nie nieuprzejme mówić w ten sposób. Gdybym był złodziejem, poczułbym się urażony. Tymczasem, odpuśćmy sobie dyskusję o języku i może lepiej nie mówmy nic, bo jeszcze któryś z nas mógłby powiedzieć za dużo. Proponuję, żeby wrócił pan do domu i pozwolił nam skończyć. Pozostali dwaj mężczyźni zamknęli drzwi furgonetki i dołączyli do swoich towarzyszy. Poza człowiekiem w szarym płaszczu żaden z nich się nie odzywał, ale nie musieli. Stojąc, w lekkim rozkroku z rękami w kieszeniach wiatrówek dawali jasno do zrozumienia, że jeśli on będzie próbował ich powstrzymać, pobiją go do nieprzytomności. Psy najwyraźniej wyczuwały napięcie, bo nie tylko nie przestawały szczekać, ale ich ujadanie przybrało na sile, odbijając się echem od wąskiego przejścia między budami. On czuł się równie bezsilny jak one. Jakie szanse ma jeden człowiek przeciwko pięciu, nawet jeśli jest uzbrojony w ważący 700 gramów kij? Oni pewnie mieli przy sobie noże, może nawet broń palną. W szafce w jadalni trzymał strzelbę. Dlaczego nie pomyślał, żeby wziąć ją ze sobą? Czy ojciec nie powtarzał mu do znudzenia? W życiu zawsze bądź gotów na najgorsze, chłopcze, bo wcześniej czy później najgorsze nadejdzie. Zmarł na raka płuc, a w wieku pięćdziesięciu jeden lat. W porządku, rzucił on. Starał się zachować spokój, ale miał wrażenie, że wykuta z lodu niewidzialna pięść zaciska się na jego trzewiach. Wygląda na to, że nie mam wyboru. Proszę tylko, żebyście traktowali te psy przyzwoicie i dobrze się nimi opiekowali. Mężczyzna w szarym płaszczu posłał mu krzywy uśmiech. Chyba nie sądzi pan, że pozwolę panu wrócić samemu do domu. Zaraz zadzwoniłby pan pogliniarzy? Nie. Dwóch moich ludzi pójdzie z panem, a reszta dokończy robotę i zabierze to, po co tu przyjechaliśmy. A i proszę zostawić ten kaman. Chyba nie chce pan zrobić nikomu krzywdy. Po chwili wahania on cisnął kij na ziemię. Jeden z mężczyzn podniósł go i zarzucił na ramię jak strzelbę. Co zamierzacie zrobić z psami? On zwrócił się do mężczyzny w szarym płaszczu. Chyba nie zamierzacie wystawiać ich do walk? Ależ skąd? To piękne psy, rasowe. Proszę mi wierzyć. Trafią do domów, gdzie będą rozpieszczane. Prawdopodobnie będą jadły i mieszkały lepiej niż ja czy pan. Ona korciło, żeby powiedzieć coś w stylu, nie ujdzie wam to na sucho, ale wiedział, jak kiepsko to zabrzmi. Poza tym było całkiem możliwe, że ujdzie im to na sucho. Policja miała na głowie znacznie poważniejsze sprawy niż uganianie się za złodziejami psów. Wrócił do domu w asyście dwóch mężczyzn, z których jeden niósł jego kij. Posać tyłek w salonie kolego i nie próbuj robić żadnych głupstw, ostrzegł jeden z nich, kiedy weszli do domu. Szalik tłumił jego głos. On posłusznie udał się do pokoju i zapalił światła. Psy nadal ujadały i modlił się, żeby kliona nie usłyszała, że wrócił i nie zeszła go szukać. Usiadł na skraju białej kanapy ze sztucznej skóry, podczas gdy jeden ze złodziei rozsiadł się w fotelu przy kominku. Facet z kijem stanął za ołnem, gotowy walnąć go w tył głowy, gdyby zrobił jeden fałszywy ruch. A więc, co zamierzacie zrobić z naszymi psami? Powtórzył ołn. Złodzieje milczeli. Choć ten, który siedział w fotelu raz i drugi, pociągnął głośno nosem. Szalik nadal zasłaniał połowę jego twarzy, widać było jedynie oczy. Po co wam one, jeśli nie wystawiacie ich do walk? Do hodowli, na wyścigi? Chcecie je sprzedać, udając, że są wasze? Wszystkie są zaczipowane i zarejestrowane, ale pewnie o tym wiecie. Mężczyźni milczeli. Obaj cuchnęli zatęchłym dymem papierosowym, a ten, który czaił się za plecami ona, używał jakiegoś mocnego, taniego dezodorantu. Chyba nie będziecie się nad nimi znęcać, ciągnął on. Do tego wystarczyłby wam jakiś stary kundel. To psy z rodowodem, a w lesie zdechną z zimna. Stulgęby, dobra, rzucił ten za nim. Myślę tylko o psach. To kurwa pomyśl o czymś innym. Łeb mi pęka od twojego gadania. W tej samej chwili w sypialni na górze skrzypnęła podłoga. Złodzieje też to usłyszeli, bo zadarli głowy, a ten, który siedział w fotelu, pociągnął nosem i warknął, To jest na górze? Twoja żonka? Zostawcie ją w spokoju, odezwał się Oon. Pod warunkiem, że będzie grzeczna. Chwilę później usłyszeli głos klony. On, on, co ty tam robisz na dole? Psy szczekają, jakby się wściekły. Co tam się dzieje? – Powiedz jej, że wszystko jest w porządku i każ wracać do łóżka – poinstruował go ten z kijem. Widząc, że on się waha, szturchnął go kijem w ramię. – No już gadaj – wycedził przez zaciśnięte zęby. On odchrząknął i zawołał – wszystko w porządku, kliono. To tylko lis. Za chwilę się uspokoją. – Co robisz na dole? – zapytała po chwili milczenia. – Nie idziesz na górę? – Zaraz przyjdę. Muszę zrobić jeszcze kilka rzeczy. Tym razem nie czekali długo na odpowiedź. Jakie rzeczy, jak tak dalej pójdzie, zanim przyjdziesz do łóżka, trzeba będzie wstawać. Mówiłem kli, zaraz przyjdę. Podłoga znów skrzypnęła, kiedy kliona wracała do łóżka. Chwilę później dom pogrążył się w ciszy, którą od czasu do czasu mąciło stłumione pociąganie nosem. Pięć minut później podłoga nad ich głowami znowu zaskrzypiała. Tym razem klona nie zawołała, ale postanowiła zejść na dół. Nie, schodź tu, tukli! krzyknął on głosem schrypniętym ze zdenerwowania. To nie potrwa długo, obiecuję. Wracaj do łóżka, skarbie, proszę. Ale ona, ubrana w krótką koszulę nocną w różyczki, stanęła w drzwiach. Jasne włosy miała w nieładzie. Widząc dwóch obcych mężczyzn, zamrugała. Co się dzieje? spytała. Kim są ci ludzie, On? Co tu się dzieje? Skoro już zeszłaś, skarbie, usiądź sobie. Odezwał się człowiek z kijem. Nie zabawimy tu długo, musisz tylko usiąść i trzymać gębę na kłódkę. Kim jesteście? Zarządzała wyjaśnień. Jak śmiesz tak się do mnie odzywać? On, co ci ludzie robią w naszym domu? Głucha jesteś, paniusiu? Warknął ten z kijem. Dzwonię na policję, oświadczyła kliona. Odwróciła się napięcie i ruszyła w stronę schodów, ale mężczyzna siedzący przy kominku zerwał się z fotela i wybiegł za nią. Była w połowie schodów, kiedy dogonił ją i chwycił za prawą kostkę. Kliona straciła równowagę i runęła w dół, uderzając łokciem o słupek poręczy, a głową o ścianę przy drzwiach wejściowych. Mężczyzna pochylił się nad nią, chwycił ją pod ręce i pomógł jej wstać. Wyrywała się, ale złapał ją za koszulę na karku i wymierzył jej siarczysty policzek. Au! wrzasnęła, bardziej z wściekłości niż z bólu. Próbowała mu oddać lecz uderzył ją po raz kolejny, tym razem mocniej i zawlókł z powrotem do salonu. Puszczaj! krzyknęła. Puść mnie ty draniu! Zostaw ją! On zerwał się z kanapy. Rzucił się na mężczyznę, który pchał przed sobą klionę, ale drugi zbiro krążył kanapę, zamachnął się kijem i uderzył go w tył głowy. On upadł na stolik, przewracając lampę, zegar i sześć oprawionych w ramki zdjęć, na których oboje z klioną Pozowali razem z psami. Rozhisteryzowana kobieta krzyknęła, ale mężczyzna, który trzymał ją za kark, jedną ręką zakrył jej usta, a drugą chwycił za włosy. Zamknij się, kurwa! wycedził przez zaciśnięte zęby, albo rozwalę ci ten pieprzony łeb. Zamroczony, on wciąż nie podnosił się z podłogi. Ten z kijem stał nad nim, gotów znów go uderzyć, ale on ani drgnął. Widziałeś? Rzucił triumfalnie zbir. Powinienem grać dla bars. Jego towarzysz pchnął kliony na kanapę. Przestała krzyczeć, ale szlochała głośno i zalewała się łzami. Jej koszula nocna podwinęła się z jednej strony, odsłaniając biodro. Próbowała skrzyżować nogi i obciągnęła materiał, żeby się zakryć, ale mężczyzna wymierzył jej dwa potężne ciosy. Twarz miała opuchniętą i zaczerwienioną, a Sygnet, który jej oprawca nosił na palcu, pozostawił na lewym policzku niewielkie siniaki. Nawet kurwa, nie próbuj ze mną walczyć, laluniu, bo się doigrasz. Zadarł jej koszulę, chwycił materiał obiema rękami i rozdarł go aż po samą szyję. Kliona dwukrotnie próbowała podnieść się z kanapy, ale pchnął ją z powrotem, chwycił za gardło i zamachnął się, pokazując, że jeśli trzeba będzie, znowu ją uderzy. Nadal trzymając ją za szyję, wolną ręką rozpiął wiatrówkę, pasek spodni i guziki dżinsów. Mężczyzna z kijem stał oparty o kominek i obserwował swojego towarzysza. Kliona z trudem chwytała powietrze, lecz nie walczyła już i nawet nie próbowała się zakryć. Spoglądała w sufit, jak gdyby wyobrażała sobie, że jest gdzieś indziej i cała sytuacja nie dzieje się naprawdę. Patrzcie, patrzcie, masz całkiem niezłe cycuszki, kochanie. Zbir puścił szyję kliony i chwycił jej duże piersi. Zaczął je ugniatać, ściskał brodawki między palcem wskazującym akciukiem, szczypał jej i szarpał. Przysięgam, gdybym był twoim starym, oka by mnie zmrużył. Całą noc bawiłbym się tymi bimbałami. Chwilę później spuścił wzrok. Ale co do cipy, nie jestem już taki pewny. Nijak kurwa nie pasuje do reszty. Na górze cycki jak się patrzy, a na dole ciemno jak w piwnicy. Daj spokój, kino. Z braku laku dobry kit, odezwał się jego towarzysz. Pokażesz jej swoją parówę, czy będziesz tak stał. Michael i reszta zaraz skończą ładować psy. Kino sięgnął do spodni i wyciągnął sterczącego penisa. Był krótki, ale nabiegła krwią żołądź miała iście barokowy kształt, niczym kask naszkicowany ręką samego Leonarda Da Vinci. Mężczyzna siłą rozłożył udakliony i brudnymi palcami rozchylił jej wargi sromowe. A niech mnie, prychnął z za szalika. Widziałeś, żeby któraś była taka mokra? Pewnie aż się pali, żeby ją zerżnąć. Niezdarnie wgramolił się na kobietę i wbił się w nią aż po materiał spodni. Kiedy się poruszył, wydała z siebie cichy jęk, który przywodził na myśl rżenie źrebaka. Jej ramiona i nogi zadrżały i zwiotczały. Milcząca i nieruchoma leżała na kanapie. Podczas gdy kino poruszał się w niej sapiąc, pociągając nosem i miotając przekleństwa. Psy przestały szczekać. I w całym domu słychać było jedynie skrzypienie kanapy i miarowe plaskanie ciała o ciało. Towarzysz kino wetknął kij pod ramię i marszcząc brwi, wpatrywał się w ekran telefonu. Liona zamknęła oczy. Jej piersi kołysały się przy każdym pchnięciu, a z gardła od czasu do czasu wyrywał się stłumiony jęk i gdyby nie to, można by pomyśleć, że nie żyje. Kilka minut później gość z kijem rzucił znudzonym głosem. No już, Kino, dość tego ruchanka. Michael i reszta są gotowi. Kino przestał się poruszać, ale nie wyszedł z kliony. Nie otworzysz oczu, żeby na mnie spojrzeć, kotku? Odezwał się, patrząc na jej twarz. Straszna szkoda, bo coś mi mówi, że ty i ja moglibyśmy się nieźle zabawić, gdybyś tylko wykazała większe zaangażowanie, jeśli wiesz, co mam na myśli. To kurwy nędzy, kino, kończysz już? Niecierpliwił się ten drugi. Jego towarzysz wciąż leżał na klionie, gdy on ocknął się i usiadł. Rozejrzał się, jedną ręką dotykając głowy i mrugając, jakby nie rozumiał, gdzie jest. Kiedy odwrócił się w stronę kanapy, zobaczył nieznajomego, który schodził właśnie z jego żony i chował w spodniach wiotczejącego penisa. Jezu Chryste, co ty wyprawiasz? wrzasnął on piskliwym głosem. Chwycił się fotela, żeby dźwignąć się z podłogi, ale oszołomiony upadł na kolana na kosmaty zielony dywanik przed kominkiem. Coście zrobili, mojej żonie? rychnął, coście jej zrobili! Mężczyzna z kijem szturchnął go nim i warknął. Stól pysk i zapomnij o całej sprawie, dobra? Chętnie znowu ci przywalę, ale tym razem nie obudzisz się przez tydzień. On odwrócił się w stronę kliony, która nadal leżała na kanapie. Zacisnęła uda i zakryła piersi podartą koszulą. Oczy miała otwarte i wpatrywała się w niego niewidzącym wzrokiem. Otwierała i zamykała usta, ale nie była w stanie mówić. Jej mąż... Kolejny raz spróbował stanąć na nogi, jednak mężczyzna przy kominku dźgnął go kijem w szyję. Nawet kurwa o tym nie myśl, ostrzegł go. Ciesz się, bo właśnie się zwijamy. Więcej nas nie zobaczysz i dlatego trzymaj gębę na kłódkę. I nawet nie myśl o tym, żeby zawiadamiać gliny. Bo coś może ci się przytrafić. Łapiesz o co mi chodzi? Gdybyś nie pamiętał. Wiemy, gdzie mieszkasz. Wynoście się, warknął on, nawet na niego nie patrząc. Nie spuszczając wzroku z żony, wyciągnął do niej rękę. Ona również na niego patrzyła, ale nie miał pewności, czy go rozpoznaje. — Miło było poznać — rzucił ten, który zgwałcił klionę. — Szkoda, że więcej tego nie powtórzymy. Twoja żonka ma fajną, ciasną szparkę. Lepszą niż inne stare zdziry, z którymi się pieprzyłem. Niektóre z nich, Jezu Chryste, mają cipska jak wiadra. On zaczynał się trząść. Miał wrażenie, że mózg mu zaraz eksploduje. Tak łupała go głowa. Wściekły na to, co spotkało klione i upokorzony tym, że nie był w stanie jej ochronić, nie wiedział, czy jeszcze kiedyś się poruszy, czy już do końca życia będzie klęczał na zielonym dywaniku, pochylając głowę jak średniowieczny pokutnik. Patrzył w otępieniu, jak intruzi wychodzą z pokoju. I chwilę później usłyszał szczęk otwieranych drzwi. Musieli ich nie zamknąć, bo do uszu ołna dotarło szczekanie psa i ryk silnika Range Rovera. — On to ty spytała Kliona. Odwrócił się i spojrzał na jej zaczerwienioną, posiniaczoną twarz. Widząc, jak żałośnie zakrywa się podartą koszulą nocną, wziął trzy, cztery głębokie oddechy. Zaraz potem. Niczym potwór Frankensteina, obudzony do życia przez piorun, chwycił się fotela i dźwignął się z podłogi. On, zaraz wrócę, skarbie odezwał się ledwie rozpoznając własny głos brzmiał tak, jakby używał go ktoś inny ktoś, kto stał tuż obok.-On, już dobrze, kli wszystko będzie dobrze zaraz wrócę. Chwiejnym krokiem Wyszedł z pokoju, przeciął korytarz i udał się do jadalni. Szafka na broń stała w kącie obok obrazu Martina Driscola, który przedstawiał farmera wypoczywającego w towarzystwie dwóch czarno-białych psów. Z dębowego kredensu wyciągnął klucz i otworzył ją. W środku były trzy stojaki na strzelby, ale on miał tylko jedną. Miroku, kaliber 12. Wyjął ją i przez chwilę szperał w szufladzie w poszukiwaniu naboi. Wciąż jeszcze oszołomiony, złamał strzelbę, załadował ją i ruszył w stronę drzwi. Na zewnątrz mrzyło. Widoczne w świetle kinkietów drobne krople sprawiały, że poranek wydawał się upiorny i niewyraźny. Mężczyźni byli w połowie drogi do końców. On nie widział furgonetki ani Rovera, ale słyszał warkot silników i widział kłęby spalin unoszące się nad podjazdem. Przyspieszył kroku. A zaraz potem zaczął biec. Zanim złodzieje doszli do końca końców, krzyknął: Czekajcie, zaczekajcie! Mężczyźni zatrzymali się i odwrócili. Ten, który wziął jego kij, nadal miał go przy sobie, zarzucony na ramię jak broń. Ani kroku dalej, ostrzegł Owen. Co jest kurwa? Gość z kijem był wyraźnie zniecierpliwiony. Chcemy wynieść się stąd w cholerę. Ona dzieliło od nich niespełna pięćdziesiąt metrów, kiedy światło odbiło się od lufy. Jezu chryste, Jimmy, spieprzamy stąd! Koleś ma jebaną spluwę, krzyknął ten, który zgwałcił klionę. Rzucił się do ucieczki, utykając lekko, jak gdyby brał udział w wyścigu parami z niewidzialnym partnerem. Tymczasem jego towarzysz ścisnął kij oburącz i ani myślał uciekać. No już, stary, co zrobisz? Zastrzelisz mnie? Do tego trzeba mieć jaja. On zatrzymał się. Złodziej wywijał kijem i przestępował z nogi na nogę, jakby nie mógł się doczekać, aż podbiegnie do niego i walnie go w głowę. Jego wspólnik skręcił za rzędem kojców. Wszyscy jego kumple tam są, myślał gorączkowo on. Na pewno któryś z nich ma broń. Cokolwiek postanowię, muszę to zrobić teraz albo nigdy. No co, będziesz tak stał do ustranej śmierci? Kpił facet z kijem. On podniósł broń i wycelował. Odczekał kilka sekund, żeby uspokoić oddech i mieć pewność, że nie chybi. Widząc, że napastnik zrobił dwa kroki w jego stronę, strzelił. Siła odrzutu szarpnęła jego ramieniem, a we wąskiej przestrzeni między budami huk był tak ogłuszający, jakby on oddał niejeden, ale trzy strzały. Pocisk trafił złodzieja prosto w twarz i oderwał mu czubek głowy. Mózg dosłownie wypadł z czaszki i wylądował na asfalcie dziesięć metrów dalej. Mężczyzna upuścił kij i odwrócił się, jakby usłyszał, że ktoś go woła. Chwilę później kolana pod nim się ugięły i runął twarzą do ziemi. Jego nogi drgały spazmatycznie, jak gdyby próbowały wykonać ostatnie polecenie mózgu, który kazał im biec. On przeładował strzelbę, ale nie ruszył się z miejsca. Był gotów wstawić czoła reszcie szajki, jeśli po niego przyjdą. Gdzieś w pobliżu rozległo się szczekanie gejbo, nagradzanego wielokrotnie małego Munsterlandera. Na dźwięk rozsuwanych drzwi furgonetki on przygotował się do strzału. Zaraz potem jednak usłyszał charakterystyczny chrzęst skrzyni biegów Range Rovera i grzech od wydechu furgonetki. Kilka sekund później oba samochody wyjechały na drogę, kierując się na północ, w stronę Barrels Crossroads, a ich czerwone tylne światła zniknęły między drzewami. Minął puste kojce i powrócił się do domu. Przenajświętsza panienko. Zabiłem człowieka, pomyślał, kiedy dotarł do drzwi wejściowych. Facet nie żyje. Dlaczego czuję się tak, jakby moje życie również dobiegło końca? Jak to możliwe? Mimo, że dochodziła piąta, na zewnątrz nadal było ciemno i on zastanawiał się, czy kiedykolwiek jeszcze wzejdzie słońce. Rozdział trzeci. Katie zerknęła na zegar kuchenny. Może powinnam zadzwonić do nich jeszcze raz, zastanawiała się na głos. Może się zgubili. Barney, jej setter irlandzki przechylił łeb, jakby chciał dać do zrozumienia, że doskonale rozumie jej niepokój, lecz nie ma pojęcia, co jej poradzić. Odstawiła kubek z kawą i sięgnęła po iPhone'a. Ale zanim zdążyła go włączyć, usłyszała dzwonek do drzwi. Pies szczeknął i potruchtał na korytarz. Otworzywszy drzwi zobaczyła go. Siedział na wózku inwalidzkim na dole schodów. Ponieważ lało jak z cebra, sanitariusze okryli go żółtą, nieprzemakalną peleryną ze spiczastym kapturem, przez co przypominał olbrzymiego gnoma. Nie była nawet w stanie zobaczyć jego twarzy. Dzień dobry, odezwała się sanitariuszka. Przywieźliśmy pani przyjaciela, oto i on. Sanitariusz podniósł ciemno szarą torbę podróżną. To są jego rzeczy i lekarstwa, powiedział. Doktor Kaszani spisał na kartce dawkowanie. John zdjął kaptur. Odkąd amputowano mu obie nogi poniżej kolan, Katie regularnie widywała go w szpitalu. Ale dopiero teraz w świetle nagiej żarówki zobaczyła, jak bardzo stracił na wadze i jak się postarzał. Uśmiechał się do niej. Jego oczy wyrażały ulgę i zadowolenie, ale włosy, niegdyś czarne, długie i kręcone, były teraz siwe i krótko przycięte, a zapadnięte policzki zmieniły jego twarz w obciągniętą skórzą czaszkę. Kiedy zostali kochankami, był taki przystojny, umięśniony i kochany. Teraz wyglądał, jakby przywieziono go tu z domu opieki Glintown Care Center. Barnes, jak się masz, piesku? zawołał chrapliwym głosem, ale Barney został w korytarzu, kryjąc się za Katie, jakby nie wiedział, kim jest ten dziwny, wysuszony człowiek na wózku. Pomóc wam go wnieść? Spytała Katie. Pewnie będę musiała zainstalować podjazd. Nie, w porządku, odparł sanitariusz. Odwrócił wózek i tyłem wciągnął go na schody. Barney uciekł jeszcze dalej w głąb domu, wydając z siebie niskie gardłowe pomruki. – Nie muszę nic podpisywać? – spytała Katie. – Nie, wszystko załatwione. Sanitariusz rozciągnął usta w uśmiechu. – To nie paczka. I w przeciwieństwie do paczek nie przyjmujemy zwrotów. Nawet jeśli zmieni pani zdanie w ciągu najbliższych dwudziestu ośmiu dni, i tak będzie musiała go pani zatrzymać. Roześmiali się, na co Barney zareagował nerwowym szczekaniem. Sanitariusz wjechał wózkiem do salonu. – Powodzenia, John. Rzucił. Pewnie niedługo się zobaczymy. Odprowadziwszy sanitariuszy do drzwi, Katie wróciła do Johna. Pomogła mu zdjąć pelerynę i usiadła obok niego na skraju kanapy. Kiedy wyciągnął rękę, uścisnęła, myśląc o tym, jak bardzo jest zimna i koścista. Napijesz się kawy? zapytała. Ja właśnie wypiłam, ale chętnie zaparzę świeżą. Nie, nie, dzięki, odparł. Na razie nie trzeba. Rozejrzał się po pokoju i znów spojrzał na Katie. Dziwnie się tu czuję. Dziwnie. I dobrze. Nawet nie wiesz, jak dobrze. Nie mogłem przestać myśleć o tym, jak byliśmy razem i jak było nam dobrze. Tak, bywało cudownie przyznała. Jeszcze raz uścisnęła go za rękę i puściła ją. To nie był właściwy moment, żeby wracać wspomnieniami do burzliwych kłótni. I wypominać mu, jak nie znosił jej siły i tego, że organizowała mu życie, zwłaszcza po tym, jak stracił pracę. Nie zamierzała też wspominać o poranku, kiedy od niej odszedł, bo odkrył, że były sąsiad, z którym przespała się jeden, jedyny raz, zrobił jej dziecko. KT, skarbie, między nami znowu może być dobrze, zapewnił ją. Krzywiąc się, usiadł prosto na wózku. Kiedy kikuty się zagoją, wezmą wymiary i za kilka tygodni będę miał protezy. Potem będę musiał nauczyć się łazikować. Tak mi powiedział terapeuta. Tak nazywają naukę chodzenia. Tu w kork. Lepsza byłaby nazwa nauka zapieprzania. Urwał i kolejny raz wyciągnął do niej rękę. Zresztą w łóżku nie ma znaczenia, czy możesz chodzić, czy nie. Spójrz na Oskara Pistoriusa. Jasne. Rzuciła Katie i zobacz, jak skończył. Tak wiem. Ale chodziło mi o to, żeby był w stanie kochać się ze swoją dziewczyną, chociaż nie miał nóg tak, jak ja. To mnie nie zmieni, Katie. Nie zmieni tego, kim jestem, ani tego, że cię kocham. Wiem, że nie zawsze traktowałem cię jak należy. Byłem wobec ciebie zbyt zaborczy. Jak leciał ten kawałek? Jestem po prostu zazdrosnym facetem. Znowu urwała, zaraz potem dodała łagodnym głosem. Udowodniłaś mi, że mnie kochasz. Ocaliłaś mi życie i przez cały ten czas byłaś przy mnie. Wiem, jak ważna jest dla ciebie praca. Teraz to rozumiem. I wiem, że zależy ci na mnie. Po prostu nie zawsze umiałaś znaleźć odpowiednie słowa, żeby mi to powiedzieć. Przez długą chwilę siedzieli w milczeniu. Katie uśmiechała się do niego, ale nie wiedziała, co odpowiedzieć. Tak, kocham cię. Ale kiedy teraz na ciebie patrzę, nie jestem pewna, czy dalej pociągasz mnie tak, jak kiedyś. Nie, nie kocham cię i prawdopodobnie nigdy cię nie kochałam. Nie tak naprawdę, nie tak głęboko, jak ci się wydawało? Zależy mi na tobie, John, czuję się winna i odpowiedzialna za to, że straciłeś nogi, ale poczucie winy i odpowiedzialność to nie to samo co miłość. Zaraz przyjdzie Brady. Odezwała się w końcu. To świetna dziewczyna, bardzo doświadczona i pogodna. Dostałam jej namiary od Seymusa O'Shea z Kermark. Zajmie się tobą, kiedy ja będę w pracy. Jenny Tierney z domku obok będzie wyprowadzać Barneya na spacer, więc nie musisz się tym przejmować. Mam wrażenie, że Barney się do mnie zraził. Patrz, jak się na mnie gapi. Gdyby spojrzenie mogło zabijać. Po prostu cię nie poznaje. Poza tym jest nadopiekuńczy. Z czasem znów się do ciebie przyzwyczai. Wielkie dzięki, Katie. Bez ciebie moje życie nie miałoby sensu. Zamierzała zapytać go, czy jest głodny, kiedy z jej fona popłynęły pierwsze dwa takty Tomo Jeman a Jemen, The Matchmaking Song. Przemierzyłem wschód i przemierzyłem zachód. Spacerowałem ulicami Kolku i Dublina, lecz nie spotkałem dziewczyny, która kochałaby tak jak ja. Ukochanej, która złamała mi serce. Dzwonił detektyw sierżant Bigley. Sądząc po jakości połączenia, stał gdzieś na zewnątrz, w deszczu i na wietrze. W tle Katie słyszała, czyjeś wołanie i jęk syren karetki pogotowia, który nagle ustał. Przepraszam, że przeszkadzam. Wiem, że pani wzięła wolne, ale dziś rano w Bellino East doszło do strzelaniny. Jest ofiara śmiertelna, pomyślałem, więc że lepiej będzie poinformować panią jak najszybciej. Dziennikarze będą chcieli z panią rozmawiać, jeśli już pani nie ścigają. Katie podniosła palec, dając Johnowi do zrozumienia, że sprawa jest ważna i wymaga uwagi. O co chodzi, on? Spytała Bigleya. Ofiara to niezidentyfikowany mężczyzna około czterdziestki. Został zastrzelony w hotelu dla psów niedaleko R-607 niecały kilometr na południe od Barrels Crossroads. Właścicielem hotelu jest niejaki On Cassidy. Po czwartej nad ranem Kasidiego i jego żonę obudził gang kolesi, którzy kradli ich psy. To rasowe zwierzęta, spaniele i takie tam. Niektóre z nich warte są kilka tysięcy. Mów dalej, rzuciła Katie, a więc ten cały on wziął strzelbę i wyszedł się z nimi rozprawić. Kiedy zaczęli być agresywni, oddał ostrzegawczy strzał w powietrze, ale to ich nie powstrzymało. Facet mówi, że bał się o swoje życie, więc za drugim razem strzelił w ich stronę i dosłownie rozwalił jednemu łeb. Wtedy reszta się zmyła. Domyślam się, że komisarz Holgan wie o wszystkim. Tak, oczywiście. Mamy tu pięciu gliniarzy z Bandon, w tym inspektora O'Briena. Czekają, aż technicy zakończą oględziny miejsca i dopiero zajmą się ciałem. Sęk w tym, że goście, którzy ukradli psy, to prawdopodobnie ci sami, którzy grasują w całym mieście. Było ich sześciu. Przyjechali Roverem i białą furgonetką. Masz rację, odparła Katie. To pewnie ci sami. Jak nazywa ich duly? Dźwigacze Labradorów? To oni. Jeśli tak, organ wolałby nie rozmawiać z prasą, dopóki nie przedyskutuje tego z panią. Nie chcę wchodzić w pani w paradę. Rozumie pani? No cóż, doceniam, że gra uczciwie, ale ten zastrzelony złodziej zmienia postać rzeczy. Do tej pory cały ten gang był tylko utrapieniem. Jeśli właściciele psów zaczną używać ostrej amunicji, żeby chronić swoich pupilów... Ostrej amunicji? Mózg faceta leżał 10 metrów od jego ciała. Gdzie jest teraz ten cały Cassidy? Spytała Katie. Zabrali go do Bandon na przesłuchanie. Z tego co wiem, jego adwokat jest już w drodze. Sam za chwilę tam jadę. Dobra, muszę zaczekać na opiekunkę i od razu pojadę na posterunek. Stamtąd zadzwonię do Horgana. Wygląda na to, że obowiązki wzywają. Zauważył John, kiedy skończyła rozmawiać z Bigleyem. Obawiam się, że tak. Liczyłam na cały wolny dzień. Ale oczywiście zaczekam, aż przyjdzie Brady. W porządku, możesz iść, dam sobie radę. Całkiem nieźle radzę sobie na wózku. John, nie zostawiacie samego, Brady będzie tu lada chwila. Wstała, dotknęła jego ręki i posłała mu uśmiech. Krople deszczu uderzały o szybę, niczym pełne żalu wspomnienie minionych dni. Oboje byli boleśnie świadomi tego, że nawet się nie pocałowali. Jesteś głodny? Zapytała. Mogłabym zrobić kanapkę. Mam też paszteciki wołowe, które dostałam od Blaine, gosposi mojego ojca. Jest kucharką w klubie Rowring Duncave Cob, i zawsze przynosi mi resztki. Może później odparł. Pochyliła się i pocałowała go w czoło. Skórę miał suchą i dziwnie obcą w dotyku. Kiedy zadarł głowę i pocałował ją w usta, poczuła się jakby całowała obcego mężczyznę. John Zamierzał coś powiedzieć, kiedy rozległ się dzwonek do drzwi. Barney poderwał się z podłogi i szczekając wybiegł na korytarz. To pewnie Bridie, rzuciła Katie. Otworzyła drzwi. W progu stała dziewczyna w płaszczu przeciwdeszczowym. Miała szerokie biodra, okrągłą twarz, rumiane policzki i szkarłatne usta, które upodobniały ją do żywej matryoszki. Na jej ramieniu wisiała ciężka niebieska torba, a w rękach trzymała trzy wypchane po brzegi reklamówki. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. W tunelu jest straszny ruch. Nic się nie stało, odparła Katie. Wejdź i poznaj Jona. Bridley weszła do domu, postawiła torby na podłodze i zdjęła płaszcz. Miała na sobie granatowy rozpinany sweter i jasno-niebieski kitel pielęgniarski, co. Zdaniem Katie dobitnie świadczyło o tym, że John jest inwalidą i wymaga opieki. Nienawidziła siebie za negatywne uczucia, które w niej budził, i czuła się przygnębiona. Gdyby nie został porwany przez gang, który chciał wywrzeć na nią nacisk, i gdyby nie to, że przyśrubowali mu stopy do łóżka, przez co wdało się zakażenie, John nigdy nie straciłby nóg. Ale czy, aby na pewno ponosiła za to odpowiedzialność, czy naprawdę była mu winna dożywotnią opiekę? Witaj, John rzuciła pogodnie Brady. Nazywam się Brady Mulligan i od teraz będę się tobą opiekować. Nie chcę, żebyś wstydził się mnie o cokolwiek poprosić. Mówiąc to, mam na myśli wszelką pomoc: mycie, ubieranie, pójście do toalety od tego tu jestem. Dziękuję, Brady. Szepnął, a zaraz potem odchrząknął i powtórzył nieco głośniej: Dziękuję, Brady. Postaram się nie być zbyt wymagający. Nie możesz być tak wymagający, jak zechcesz. Jeżeli masz ochotę na filiżankę herbaty, wystarczy, że powiesz. Jeżeli musisz odcedzić kartofelki, nie krępuj się, i nie czekaj, aż będzie za późno. Widziałam już takie rzeczy jeśli wiesz, co mam na myśli, i wcale mi to nie przeszkadza. W swoim życiu zmieniłam starszym panom więcej pieluch niż ty zjadłeś obiadów. Katie oprowadziła ją po domu. W kuchni pokazała, gdzie znajdzie kawę i herbatę. Wyjaśniła, jak działa ogrzewanie. Świetnie, odparła Braili. W razie problemów mam pani numer telefonu i wyślę smsa. Zamilkła, a po chwili dodała ściszonym głosem. Widzę, że strasznie się pani stresuje. Katie skinęła głową. Nie było łatwo. Prawdę mówiąc, było dużo trudniej niż się spodziewałam. I proszę, mów mi, Katie. Są domy, w których ludzie tacy jak John mają całodobową opiekę. Domyślam się, że to nie jego wina, że stracił nogi, ale nie ukrywam, że będzie dla ciebie wielkim ciężarem. Ile masz lat, jeśli wolno spytać? Katie była wyraźnie zaintrygowana. Dwadzieścia siedem. Cóż, jak na dwadzieścia siedem lat jesteś bardzo błyskotliwa, Brady. Żałuję, że w tym wieku nie byłam choć w połowie tak rezolutna jak ty. Bridie odpowiedziała niepewnym uśmiechem, który sugerował, że nie rozumie znaczenia słowa rezolutna. – Mądra – wyjaśniła Katie, na co dziewczyna pokiwała głową. – Mam duże doświadczenie, proszę pani, to znaczy, Katie. Niektórzy z moich podopiecznych byli w dużo gorszym stanie niż John. Niewidomi albo zupełnie niepełnosprawni. To znacznie komplikuje sprawy. Katie wróciła do pokoju gościnnego. Wychodzę, John, wrócę najszybciej jak się da. Jasne, odparł. Ruszyła do drzwi. Kocham cię, Katie Maguire, powiedział nawet na nią nie patrząc. Rozdział czwarty. Szywon otworzyła oczy i w pierwszej chwili pomyślała, że leży gdzieś na dworze, bo nogi i miednice miała skostniałe z zimna i nie widziała niczego oprócz perłowo-szarej mgły. Głowa bolała ją tak bardzo, że musiała znów zamknąć oczy. Dobry Boże, pomyślała. Przecież aż tak się nie nawaliłam. Pamiętała, jak tańczyła w Eklips, jak nawrzeszczała na tada, wróciła do baru i wlała w siebie co najmniej trzy jedier bomby. Potem urwał jej się film. Ale przecież nie powlokła się do parku Pis i nie zasnęła na ziemi. Spróbowała. Otworzyć oczy. A mgła rozproszyła się nieco, i kiedy Szyfont zaczęła rozróżniać kształty i kontury, uświadomiła sobie, że wcale nie leży na ziemi, ale w jasno oświetlonym pokoju o szarych ścianach zobaczyła okno z ciemnoszarymi zasłonami z lambrekinem i kremową roletę opuszczoną do samego parapetu. Widziała drzwi, pomalowano na biało komodę. I oprawioną w ramkę czarno-białą grafikę przedstawiającą świętego, klęczącego przed zstępującym z nieba archaniołem. Pod sufitem, na lewo od jej głowy, wisiała duża kremowa lampa chirurgiczna, podobna do tej, jaką widywała u dentysty. Tylko co ona robi w gabinecie dentystycznym? I dlaczego tak bardzo boli ją głowa? Znowu zamknęła oczy. To wszystko musi jej się śnić. Na pewno jest w domu, w swoim łóżku, ale ma takiego kaca, że przyśnił jej się koszmar. Przypomniała sobie, jak wyszła z klubu i próbowała zadzwonić po taksówkę. Jeśli tak, taksówkarz na pewno zawiózł ją do domu. Musiała się tylko obudzić. Policz do dziesięciu, nakazała sobie, i otwórz oczy. Zdążyła doliczyć do pięciu, gdy usłyszała szczęk otwieranych drzwi. Kiedy podniosła powieki, wciąż znajdowała się w tym samym jasno oświetlonym pokoju, a zatem to nie był koszmar. Naprawdę tu była. Gdziekolwiek było to, tu. Głowa pulsowała bólem i Siwon nadal była skostniała z zimna. Pochyliła się nad nią kobieta w średnim wieku o bladej, piegowatej twarzy i potarganych włosach koloru miedzi. Miała na sobie zielony sweter z szerokim golfem i przypominała jej nauczycielkę z podstawówki. Panią O'Leary. Spojrzała w dół na Szywon i ściągnęła brwi. Odzyskała przytomność, doktorze? Zawołała. Dziękuję, granie. Zaraz przyjdę. Dobiegł z pomieszczenia obok głęboki, męski głos, spokojny, wyraźny, z mocnym dublińskim akcentem. Gdzie jestem? spytała Siwon. Suchość w ustach sprawiła, że głos miała chrapliwy. Nic ci nie grozi, odparła kobieta. Miałaś mały wypadek, to wszystko. Nie martw się, będzie dobrze. Szywon spróbowała usiąść, ale plecy miała zmarznięte na kość i nie było o co się oprzeć. Opadła z powrotem na poduszkę. Co znaczy, że miałam wypadek? Jaki wypadek? Nie pamiętasz? Potrącił cię samochód, masz połamane obie nogi. Co? Gdzie? Czy to jest szpital? Poniekąd. To prywatna klinika dla ludzi takich jak ty z poważnymi obrażeniami. Gdzie mój telefon? Muszę zadzwonić do mamy. Przykro mi moja droga, ale nie widziałam żadnego telefonu. Krzywon kolejny raz spróbowała usiąść, lecz nie czuła nic od pasa w dół. Sięgnęła do nóg i dotknęła grubego koca z rodzaju tych, których używa się w szpitalach. Namacała lewe udo, ale było ono zupełnie niewrażliwe na dotyk. Równie dobrze mogłoby być z drewna. Zobaczyła, że ramię ma nagie i uświadomiła sobie, że jest w koszuli nocnej z krótkimi rękawami, białej w niebieskie kropki. A zatem musiała być w szpitalu. Muszę zadzwonić do mamy. Pewnie zamartwia się na śmierć. Która godzina? W pół do trzeciej. Żartuje pani, prawda? Pewnie zgłosiła już zaginięcie. Jeśli się spóźniam, muszę do niej zadzwonić i powiedzieć, gdzie jestem. Jest pani pewna, że w mojej torbie nie ma komórki? O jakiej torbie mówisz, skarbie? O mojej pomarańczowej, halloweenowej torebce z naszytą dynią. Tylko proszę nie mówić, że ją też zgubiłam. Rudowłosa kobieta uniosła brew, jakby nie zamierzała zawracać sobie głowy torebką Szywon, nie mówiąc o tym, żeby jej szukać. Macie tu telefon, który mogłabym pożyczyć? spytała dziewczyna. Muszę zadzwonić do mamy i powiedzieć, gdzie jestem. Będę musiała porozmawiać z lekarzem. Wolałby, żebyś się zbytnio nie denerwowała. Poza tym nie jestem pewna, czy można Cię już odwiedzać. Jak to, dlaczego nie? Co ze mną nie tak? Już Ci mówiłam, skarbie. Chodzi o Twoje nogi. Wbiegłaś na ulicę wprost pod nadjeżdżający samochód. Nie mam zamiaru Cię oceniać, ale z analizy krwi, którą przeprowadziliśmy rano, wynika, że byłaś pijana. Wbiegłaś na ulicę i potrącił Cię samochód. Wygląda na to, że możesz mieć uraz kręgosłupa, więc nie możemy pozwolić, by ktokolwiek cię odwiedzał i nie daj Boże, przywlókł jakąś infekcję. Wiesz, jak to jest o tej porze roku. Wszyscy kaszlą i kichają. Chyba nie chcesz być sparaliżowana do końca życia, prawda? Ja chcę tylko zadzwonić do mamy i powiedzieć jej, co się stało i gdzie jestem. Łzy napłynęły jej do oczu. Miała wrażenie, że trafiła do domu wariatów. Rudowłosa wydawała się normalna, ale to co mówiła nie miało żadnego sensu. Proszę, jęknęła. Niech mi pani pożyczy swój telefon. Wykonam tylko jedno połączenie. Porozmawiam z lekarzem. A ja nie mogę z nim porozmawiać? Chcę wiedzieć, jak poważny jest mój stan. Oczywiście, że możesz. Odezwał się głęboki męski głos. Jestem tutaj, panienko. Jak się panienka czuje? Siwon wyciągnęła szyję. I w drugim końcu pokoju zobaczyła niezwykle wysokiego mężczyznę w jasnozielonym czepku chirurgicznym i kitlu. Dolną połowę jego twarzy zakrywała maska. Więc widziała tylko oczy, błyszczące i niemal czarne. Brwi miał grube i czarne, poprzetykane siwizną. Muszę zadzwonić do mamy, oświadczyła, powiedzieć jej co się stało. Tak, oczywiście. Odparł lekarz, podchodząc do łóżka i stając obok niej. Ale zanim to nastąpi, będę zmuszony wykonać jedną ważną rzecz. O czym pan mówi? Nie pamiętasz, co się wydarzyło bo kiedy zostałaś potrącona, doszło do omdlenia wazowagalnego to znaczy, że albo twój nerw łokciowy, albo strzałkowy został mocno uderzony, w wyniku czego straciłaś przytomność Ja nie. co to znaczy? Spytała Siwon. Jak to? To coś poważnego? Nic niezwykłego, odparł lekarz. Nazywamy to również zespołem wazowagalnym. To reakcja fizyczna, o której wie niewiele osób. Chciała, żeby mężczyzna zdjął maskę, która oprócz tego, że tłumiła jego głos, zasłaniała mu twarz. Przez co Siwon nie była w stanie nic z niej wyczytać. Chociaż stał tuż obok, nie patrzył na nią. Wzrok miał rozbiegany, jakby recytował formułkę, i nieszczególnie interesowała go reakcja pacjentki. Nerw łokciowy to czułe miejsce w łokciu, tłumaczył. Natomiast nerw strzałkowy znajduje się w kolanie. Mocne uderzenie w którykolwiek z nich wywołuje natychmiastową reakcję. Organizm wysyła do nóg ogromną ilość krwi, co prowadzi do chwilowego niedokrwienia mózgu i serca a w efekcie do utraty przytomności. To nic poważnego, jeśli się siedzi. Wystarczy wolno się pochylić. Ale jeśli człowiek stoi, pada jak długi, nie ma czasu na reakcję, dlatego może zrobić sobie krzywdę. W pani przypadku wygląda na to, że samochód uderzył panią w kolano tak mocno, że zemdlała pani na ulicy. I wtedy drugi samochód przejechał pani po nogach. Upadając, musiała pani uderzyć głową w krawężnik, stąd to dość paskudne rozcięcie. Podałem pani morfinę, żeby uśmierzyć ból, ale muszę przeprowadzić tomografię mózgu, żeby zobaczyć, czy nie doszło do krwotoku wewnętrznego. Gdyby tak się stało, skutki mogą być bardzo poważne, a nawet śmiertelne. Muszę też obejrzeć pani nogi, na wypadek gdyby doszło do krwotoków podskórnych i usunąć odłamki kości. Nie chcemy przecież, żeby wypadek wpłynął na pani zdrowie psychiczne. Zakładam też, że chciałaby pani odzyskać władzę w nogach. Na pewno nie chciałaby pani do końca życia być warzywem. Czy mimo wszystko mogę zadzwonić do mamy? Muszę do niej zadzwonić. Obawiam się, że w tym pokoju to niemożliwe. Jest zabezpieczony przed promieniowaniem rentgenowskim i nie ma tu zasięgu. A w takim stanie nie możemy pani przenosić. Poza tym muszę jak najszybciej przeprowadzić tomografię mózgu. Siwon skrzywiła usta, z jej oczu popłynęły łzy. Widząc to, lekarz położył rękę na jej ramieniu: Już dobrze, proszę się nie denerwować. Jeśli poda nam pani nazwisko, mamy i jej numer telefonu, granie zadzwoni do niej i powie, co się stało, gdzie pani jest i kiedy będzie mogła panią odwiedzić. Co pani na to? Szywon wciąż była zbyt słaba i zdezorientowana, by się wykłócać. Dobrze, odparła. Ale nie wystraszycie jej? Nazywa się Patryusia Kilmore. Numer telefonu to 439-8485. A pani ma na imię Szywon Szywon odonoił urwała, żeby oblizać spiesznięte wargi. Kiedy zmarł mój ojciec, mama ponownie wyszła za mąż, ale on ją zostawił Michael Kilmore. Dzięki, Szywon. Odparł lekarz. Granie, zajmiesz się tym? Oczywiście zapewniła rudowłosa. Zaraz to załatwię i proszę się nie martwić. Nie wystraszę pani mamy. Kiedy opuściła salę, lekarz odwrócił się do szivą. Teraz dam pani zastrzyk, po którym zaśnie pani na chwilę. W przeciwnym razie ból byłby nie do wytrzymania. Muszę zbadać pani nogi i zobaczyć, co będę w stanie zrobić. A to niestety oznacza, że będę musiał nimi poruszać. Ale proszę się nie martwić. Niedługo znowu będzie pani tańczyć jak Jane Butler. Spojrzała mu w oczy. Śledziły ją z uwagą, jak gdyby planował, co dokładnie z nią zrobi. Z powodu maski na jego twarzy, Szywon nie była jednak w stanie odgadnąć, co tak naprawdę ten człowiek czuje. Współczucie? Niepokój? A może coś innego? Z każdym jego oddechem materiał maski zapadał się na ustach i nadymał, i Szywon zauważyła, że mężczyzna oddycha teraz nieco szybciej, jak tat przed orgazmem. Ale przecież lekarz nie mógł być podniecony. Na chwilę straciła go z oczu, lecz zaraz wrócił, pchając przed sobą mały metalowy wózek z obijającymi się o siebie buteleczkami i metalową miseczką w kształcie nerki. Podciągnął ręka w koszuli nocnej i przetarł jej ramię wacikiem, nasączonym zimnym płynem. Przekłuł jedną z buteleczek strzykawką z igłą do zastrzyków podskórnych, podniósł ją do światła i popstrykał w nią palcem. Gotowe, rzucił. Poczujesz niewielkie ukłucie, jak po ugryzieniu komara, i trafisz do krainy snów. A kiedy się obudzisz, obiecuję, moja droga, że nie poznasz samej siebie. Rozdział 5. W drodze do miasta telefon Katie co kilka minut informował piknięciem o nieodebranych SMS-ach i mailach. A kiedy dotarła do swojego gabinetu, na biurku czekał na nią stos wiadomości i dokumentów. Na ekranie telefonu błyskała złowróżbnie czerwona dioda. Otrzepywała mokry płaszcz przeciwdeszczowy, gdy do drzwi zapukał detektyw Dulej. Tego popołudnia wyglądał wyjątkowo elegancko, w dopasowanym do sylwetki granatowym garniturze. Miał przystrzyżoną brodę, a zwykle niesforne, sterczące włosy były gładko zaczesane. Zazwyczaj ubierał się w wąskie dżinsy i porozciągane swetry, przez co wyglądał jak student. Dlatego właśnie Katie często wysyłała go do klubów i dyskotek w Cork, żeby miał na oku dealerów ekstazy i innych prochów popularnych wśród imprezowiczów. Dziś po południu jestem w sądzie. Poinformował ją, zanim zdążyła się odezwać. Chodzi o gwałt w Parku Shalom. Poważnie? Zdziwiła się Katie. Myślałam, że proces zaczyna się w połowie przyszłego miesiąca. To posiedzenie wstępne. Wczoraj wieczorem jeden z oskarżonych zmienił zeznanie. Przyznał się do winy i szykuje się do pogrążenia pozostałej trójki. Pisałem pani o tym. Przepraszam, od rana dostaję dziesiątki wiadomości i nie miałam kiedy wszystkich przeczytać. A no cóż, świetnie. Nie byłam pewna, czy zostaną skazani. Który to? Najmłodszy. Brian Nilly, zawodnik klubu GAA. Wiadomo dlaczego zmienił zdanie? To tylko pogłoski. Ale myślę, że ojciec dziewczyny wysłał mu wiadomość coś w stylu: Jeśli sąd cię nie ukaże, zrobię to ja ze swoimi kumplami pewnej ciemnej nocy, kiedy nie będziesz się niczego spodziewał. A pewnie nie chcesz do końca życia śpiewać jak jeden z bidzisów. Udam, że niczego nie słyszałam, odparła Katie. W każdym razie trzymam kciuki, żeby się udało. Chciałeś porozmawiać o czymś jeszcze? A tak, chodzi o strzelaninę w Belynou East. Dziś rano detektyw sierżant Bigley pojechał jeszcze raz, żeby zobaczyć, jak sobie radzą ci z Bandon. I w porze lunchu wypuścili właściciela hotelu dla psów do domu, ale facet dał im listę zaginionych zwierzaków. Zawiadomiłem już wszystkich hodowców i sklepy zoologiczne w okolicy. Przesłałem też kopię inspektorowi O'Rourke'owi, żeby dał cynk wszystkim znajomym Travelersom na wypadek gdyby któryś z psów został wystawiony w wyścigach. Tu wyjaśnienie. Irish Travelers, koczownicza grupa etniczna pochodzenia irlandzkiego, posiadająca odrębny język i kulturę. Skontaktowałem się też z urzędem celnym w Ringaskiri i kazałem im mieć oko na psy wywożone za granicę. Wiem, że za wcześnie na jakąkolwiek odpowiedź, ale wie panie, jacy są ci goście. Kradzione psy znikają, zanim człowiek zdąży policzyć do trzech. Nadal nie wiemy, kim jest ofiara. Na razie nic nie wiemy. Ciało zostało wysłane do szpitala w Cork, a technicy pobrali próbki krwi i DNA. Ale i tak, nie możemy przekazać do mediów żadnych zdjęć, bo koleś nie ma twarzy. Katie usiadła przy biurku. Na szczycie piętrzącego się przed nią stosu papierów leżał poufny raport dotyczący islamskiej społeczności w Cork, liczącej około pięciu tysięcy członków, i szkoły, która miała powstać w nowo otwartym muzułmańskim centrum przy Turner's Cross. Wzięła do rąk teczkę, otworzyła ją, przebiegła wzrokiem pierwszą stronę raportu i odłożyła go. Jakby nie dość miała w życiu kłopotów. Dobra, Robercie, dzięki. Zadzwonię do inspektora O'Briana i dowiem się, co słychać. Ale dopóki nie poznamy nazwiska ofiary, Niewiele możemy zdziałać. Wiesz, że nie mogę wysłać cię na poszukiwania zaginionych psów. Nie mam na to ani ludzi, ani pieniędzy. Po wyjściu Leia przejrzała leżącą na biurku stertę papierów, żeby zobaczyć, czy jest wśród nich coś pilnego. Jednocześnie odsłuchała wiadomości na poczcie głosowej i sprawdziła SMSy i maile. Wystarczył jeden wolny poranek, żeby utonęła w papierkowej robocie. Najbardziej naglącą wiadomością była ta od inspektora Nunena. Ktoś podpalił nowe, warte 5 milionów funtów osiedle mieszkaniowe przy St. Anthony's Park, żeby przekwaterować trawelersów, którzy do niedawna mieszkali w obozie w Nokahini. Trawelersi przeprowadzili się do swoich nowych domów wbrew własnej woli. Po części dlatego, że chcieli dostać odszkodowania, lecz przede wszystkim dlatego, że nie pozwolono im zabrać koni. Kilkoro z nich zagroziło, że zniszczą osiedle, i wszystko wskazywało na to, że ktoś jednak spełnił swoje groźby. Przynajmniej straż szybko opanowała sytuację i nikomu nic się nie stało. Katie wiedziała, że aby rozwiązać ten problem, potrzeba będzie czegoś więcej niż zwykłe dochodzenie. Jeśli się okaże, że ogień zapruszył ktoś ze społeczności, będzie zmuszona spotkać się z ich przedstawicielami. Żeby zobaczyć, czy jest coś, co może ich ugłaskać. Z drugiej strony, ogień mógł zapruszyć niezadowolony tubylec, któremu przeszkadzało sąsiedztwo trawelersów. Odebrała telefon od inspektora O'Briena z Bandon. Dzięki, że pan dzwoni, Tery rzuciła. Właśnie miałam się do pana odezwać. Coś nowego w sprawie strzelaniny? Prawdę mówiąc, jesteśmy w czarnej dupie odparł O'Brien. Dlaczego? Na pierwszy rzut oka sprawa wydawała się oczywista. Właśnie, na pierwszy rzut oka. Gang porywaczy psów włamuje się o świcie do hotelu dla psów. Już mają się ulotnić, kiedy pojawia się właściciel i strzela na chybił trafił. Gdzie tu tajemnica? Jeśli przyjrzeć się dokładnie, jest kilka rzeczy, które nie pasują do układanki. Ofiara nie była uzbrojona, ale znaleziono przy niej kij do hokeja na trawie, który musiała upuścić, kiedy została zastrzelona. Technicy jeszcze na miejscu zdjęli odciski palców, i nie ma wątpliwości, że facet trzymał kij, zanim właściciel hotelu dosłownie odstrzelił mu łeb. Ale na kiju znaleziono dużo więcej odcisków i wszystkie one należą do właściciela hotelu. Ona Kessie Diego. Czyli kij był jego, Ona Kessie Diego? Tak, odparł Brian. Przyznał się do tego podczas przesłuchania przy Wall Street. Z początku wymyślił bajeczkę, że wyszedł z domu z kijem i strzelbą i że ofiara mu go wyrwała. Ale udowodniliśmy mu, że to raczej mało prawdopodobne. Byłoby mu cholernie niewygodnie iść z kijem w jednej ręce i strzelbą w drugiej. Poza tym, nawet jeśli tak było, dlaczego pozwolił ofierze podejść na tyle blisko, żeby zdołała wyrwać mu kij? Miał przecież broń. Jak to możliwe, że ofiara odeszła tak daleko, zanim ją zastrzelił? I dlaczego, kiedy strzelał, stała zwrócona do niego twarzą? I co on na to spytała? Wycofał wcześniejsze zeznania i powiedział, że był tak bardzo zdenerwowany i roztrzęsiony, że może w ogóle nie wziął tego kija. Kiedy zapytaliśmy, jakim cudem trafił w ręce ofiary, odparł, że nie pamięta. A pan, drążyła Katie, co pan o tym myśli? Jeśli mam być szczery, nie mam pojęcia, odparł inspektor. Ale sierżant Doherty rozmawiał z żoną Casiliego i jest przekonany, że gość nie mówi nam całej prawdy. Dlaczego? Powiedział, że kobieta była w totalnej rozsypce. To zrozumiałe. Jej mąż zabił człowieka, a do tego skradziono ich cenne psy. Na jej miejscu też byłabym zdruzgotana? Sam nie wiem. Doherty twierdzi, że tu chodzi o coś więcej. Płakała i trzęsła się tak, że praktycznie nie szło się z nią dogadać. Poza tym miała posiniaczoną twarz, chociaż starała się ją zakryć rękami. Była w tak kiepskim stanie, że Doherty wolał nie naciskać, żeby nie oskarżono go o nękanie. Moim zdaniem ktoś powinien porozmawiać z nią jeszcze raz. Najlepiej kobieta. Rozumiem, odparła Katie. Odchyliła się na krześle i po chwili zastanowienia spytała. Ktoś jeszcze widział złodziei? To znaczy oprócz Cassidy? Nikt, odparł O'Brien. Nic dziwnego. Była czwarta nad ranem, a dom stoi na odludziu. Przejrzeliśmy nagrania ze wszystkich kamer przy głównych drogach między Kinsel i Clone, ale nie ma na nich ani białej furgonetki, ani Range Rovera, którymi według Owna Cassidiego poruszali się złodzieje więc musieli przyjechać i wrócić jakąś inną trasą. Zakładając, że facet nie kłamie. Dobra, rzuciła Katie. Detektyw Duley poinformował już właścicieli sklepów zoologicznych, hodowców i weterynarzy. Nie ukrywam, że na chwilę obecną mam ważniejsze sprawy niż kradzież psów. Gdyby nie to, że trzeba ustalić tożsamość ofiary, dałabym sobie z tym spokój. Ale ma pan rację. Wygląda na to, że tu chodzi o coś więcej. Może o porachunki osobiste, a kradzież psów to tylko przykrywka. Na monitorze komputera pojawiła się nowa wiadomość od inspektora Nunena. Katie urwała, żeby ją przeczytać, po czym powiedziała do słuchawki. Proszę posłuchać, pojadę do Balin Row East i porozmawiam z żoną Casidiego. Osobiście? Tak, osobiście. Przy okazji rzucę okiem na miejsce strzelaniny. Która godzina możemy się tam spotkać o wpół do piątej? Jest pani pewna? Sam pan mówił, że najlepiej będzie, jeśli porozmawia z nią kobieta. Wezmę ze sobą detektyw Scanlan. Jest sympatyczna i powinna nabierać doświadczenia. Dobrze, świetnie, odparł inspektor O'Brien. Spotkamy się na miejscu za mniej więcej 45 minut. Góra za godzinę. Katie się rozłączyła. Nie musiała jechać osobiście do hotelu dla psów, Siolan Mogła wysłać detektyw Scanlan, żeby porozmawiała z panią Cassidy i poprosić detektywa o żeby jechał z nią, na wypadek, gdyby on Cassidy sprawiał kłopoty ale po tym, co usłyszała od O'Briena, czuła, że jest w tej sprawie coś niezwykłego. Coś, czemu warto się przyjrzeć. Zresztą i tak nie miała ochoty ślęczać za biurkiem. Nawet najpilniejsze sprawy mogły zaczekać do jutra. Był jeszcze jeden powód, dla którego chciała pojechać do Berlin Row East. Choć nie chciała się do tego przyznać, nie miała ochoty wracać do domu do Johna, na samą myśl o tym ogarniało ją przerażenie. Tak wiele wycierpiał. I wszystko wskazywało na to, że już do końca życia będzie zmuszony prowadzić walkę. Jak w tej sytuacji miała mu powiedzieć, że już go nie kocha i że będzie dla niej jedynie ciężarem? Narzuciła na ramiona płaszcz przeciwdeszczowy i wyszedłszy na korytarz skierowała się do biura komendanta McCosteyna. Zapukała do drzwi i usłyszała proszę, chociaż gdy weszła do gabinetu, McCostain rozmawiał przez telefon. Katie usiadła naprzeciw niego i cierpliwie czekała, aż skończy rozmowę. Komendant sprawiał wrażenie podenerwowanego, obracał w palcach ołówek i stukał nim o biurko. Był wiecznie skrzywiony. Nawet kiedy miał powody do radości, ale dziś widać było, że jest wściekły. Nie, nie podoba mi się to, jak to wszystko przeciągacie. Sierżant Lynch świetnie sobie radził i macie poinformować go oficjalnie, że nie popełnił żadnych wykroczeń. Jak tak dalej pójdzie, zrobi się z tego sprawa drugiego Michaela Galwina. Facet popełni samobójstwo, bo będzie myślał, że jego kariera dobiegła końca i skończy w pierdlu. Przez chwilę słuchał swojego rozmówcy, po czym warknął. Nie, zdecydowanie nie. Zajmij się tym i daj mi znać, kiedy będzie już po sprawie. Dziś, tak, jeszcze dziś. Trzasnął słuchawką i spojrzał na Katie.